Jest to ósmy film z cyklu Na Szybko. Znaczy to ni mniej, ni więcej, że we w miarę kompaktowej formie będę się z wami dzielił moją opinią na różne tematy. Dzisiaj książki Under Her Spell oraz Thief of the Hearts autorstwa Bridget Essex. Jedziemy z tematem. To moje trzecie podejście do twórczości autorki. Nadal jest to fantastyka, ale tym razem nie ma wampirów. I to bardzo dobrze. Z racji tego, że książki są dwie, na wstępie chciałbym powiedzieć o kilku częściach wspólnych, żeby później nie powtarzać się. Bridget Essex pisze romanse paranormalne z wątkiem relacji lesbijskich, dlatego każdy z opisywanych poniżej tytułów będzie takową posiadał. Bardzo chętnie bym powiedział, że relacje w obu książkach czymś się różnią, ale wtedy bym skłamał. Obie są praktycznie takie same. Autorce udało się w miarę sensownie opisać sferę emocjonalną, a nawet intymną. Miejscami obie relacje wydawały się lekko na siłę, ale może się czepiam. O tym musicie już zdecydować sami. Drugim elementem wspólnym w obu tytułach jest świat. Autorka obie książki umieściła w uniwersum, w którym dzieje się również jej późniejsza, chyba najbardziej znana seria, The Night Legends. W opisywanych przeze mnie książkach wydarzenia poprzedzają te z legend rycerskich, dlatego też będziemy mogli na przykład przeczytać krótkie backstory Virago, głównej bohaterki wspomnianej wyżej serii. Nie jest to co prawda coś, co znacząco wpływa na odbiór cyklu rycerskiego, ale zawsze to miły akcent. Co do samego Night Legends, to może w przyszłości opowiem o nim trochę więcej. Niestety od pewnego momentu strasznie mnie wynudził i trzecią książkę porzuciłem jakoś tak w połowie. Dobra, to chyba już mamy wszystko. Pora przejść do sedna. Zaczynamy od Under Her Spell, czyli historii wyjątkowo przeciętnej wiedźmy. Książka to tak naprawdę zbiór trzech opowiadań o losach wspomnianej już czarownicy Isabelle Fox i jej ukochanej, zmiennokształtnej Emily. Początkowo Emily była wyrzutkiem swojej wioski ze względu na starą klątwę zimowego wilka. Później stała się jej najbardziej rozpoznawalnym mieszkańcem. Po pokonaniu wyżej wymienionej bestii. Nie wdając się za bardzo w szczegóły, książka jest całkiem fajna, chociaż bardzo tendencyjna. Isabella jako przeciętna wiedźma wszystko robi przeciętnie i jest to podkreślane na każdym kroku. Po jakimś czasie odrobinę zaczęło mnie to irytować, chociaż jej pierdołowatość była nawet słodka. Pozostałe dwie historie to kolejno uwolnienie ducha wojowniczki z wiecznej tułaczki po świecie jako nieumarłe widmo oraz ocalenie boga wiosny uwięzionego w zawalonej jaskini. Pomimo przewidywalności, wszystkie trzy opowieści są bardzo dobrze napisane i trzymające się kupy. Chociaż za krótkie. Ale to tylko moje zdanie, bo nie lubię większości skrótów fabularnych, które trzeba zastosować, żeby stworzyć tak skondensowany tekst. Z magicznej opowieści o wiedźmie i jej kochance płynnie przechodzimy do historii złodziejki o wdzięcznym imieniu Envy. Essex ma chyba jakieś upodobanie do postaci pierdołowatych, ponieważ również tutaj główna bohaterka to przeciętna, tym razem złodziejka z, jak się później okazuje, całkiem pokaźnym talentem magicznym. W wielkim skrócie, protagonistka podczas próby okradzenia następczyni tronu zostaje złapana, skazana i zamknięta w magicznej wieży, w której ma dokonać swojego żywota. Tutaj pojawia się druga bohaterka, Merle, będąca, tutaj wstrzymajcie oddech, zmiennokształtną córką królowej złodziei. Jej historia jest mega ciekawa i zakłada klątwę, skradzione magiczne lustro i szaloną wiedźmę. Szczegóły musicie poznać sami. O ile wszystko nadal jest dość przewidywalne, to jednak tym razem autorka raz mnie zaskoczyła. I teraz od razu uciszam głosy krytyki. Wiem, że Thief of Hearts fabularnie to praktycznie to samo co Under Her Spell. Przynajmniej tym razem pomysł był sensowny, czego zdecydowanie nie dało się powiedzieć na przykład o Dark Angel czy serii Sullivan Hotel. Od razu mówię, że nie ma nic złego w recyklowaniu pomysłów, o ile autor robi to sprytnie i akurat tutaj pani Bridget się to udało. Gdyby powstało więcej książek opartych na dokładnie tej samej idei, byłaby to już monumentalna nuda. Dwie są jeszcze do przeżycia, a nawet miłego spędzenia czasu podczas lektury. Moja ocena zbiorcza obu książek to 3 gwiazdki na 5 możliwych. Książki dobitnie pokazują, że autorka dużo lepiej sprawdza się w tym rodzaju fantastyki niż w pisaniu historii o wampirach. Tytuły pomimo, że są takie same pod kątem konstrukcji, to jednak przedstawiają dwa różne pomysły na fabułę. Jak już wspominałem, jest to niejako wprowadzenie do serii o rycerzach, ale o ile tutaj obie książki mają klimat fantasy, The Night Legends to urban fantasy, więc jeżeli komuś nie spodobają się opisywane tutaj nowelki, to nadal jest szansa, że polubi serię rycerską. Tytuły są mega krótkie i bardzo szybko się je czyta lub słucha, tak jak w moim przypadku. Język również nie należy do zbyt skomplikowanych. Co prawda książki są po angielsku, ale nawet jego szkolna znajomość pozwoli sprawnie przebrnąć przez całość materiału. Długość książek jest tutaj ogromną zaletą, ponieważ można je traktować jako takie wersje demo akurat tej konkretnej twórczości autorki, dlatego też zachęcam do dania im szansy.
Może odkryjecie w sobie bezgraniczną miłość do Bridget Essex i jej magicznego świata. Jeżeli o mnie chodzi, to doceniam pomysł i wykonanie, ale jednak wszystko jakoś tak trochę mnie wynudziło. Można powiedzieć, że zarówno Under Her Spell, jak również Thief of Hearts to nadal trochę nie moja bajka. Jeżeli interesuje Was więcej treści ode mnie, to zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału. Nie wstydźcie się, wiem, że tego chcecie.